Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj na kanale mamy Skodę Yeti z silnikiem, z dwulitrowym silnikiem diesla 2.0 TDI, 2012 rok, 149, 152, coś takiego przejechane. Jak to już bywa, co dzisiaj robimy? Sam będę zadawał pytanie, sam będę odpowiadał. Co dzisiaj robimy? Ano, czyścimy dzisiaj przepustnicę. To jest ta część tutaj. Rura już jest ściągnięta, tak jak widzicie. Jedyna rzecz, która została zrobiona przeze mnie, zanim zacząłem kręcić wideo. Wyczyściłem sobie tą przepustnicę. Pokażę później, zrobię krótkie wideo, jak ona wyglądała. Także tak to wygląda właśnie ta przepustnica. Tak jest zaklejona cała nagarem. No, coś niemożliwego, nazbierało się tego dziadostwa. Także zaraz wrzucam to w roztwór chemiczny. Zaraz sobie to poleży parę godzin i będzie po sprawie. Także tak to ustrojstwo właśnie wygląda. Po czyszczeniu pokazywał nie będę, bo wiadomo, że była czyściutka. Wyrzucało błąd przepustnicy i waliło kontrolką, to znaczy świeciła się kontrolka silnika. Po odczytaniu, później chyba nawet załączę numer błędu. W każdym razie auto chodziło całkowicie normalnie, tylko mówię, świeciła się kontrolka silnika. Zawieszała się, cała była oklejona syfem i z tego tytułu była wyczyszczona. Także rozbierałem cały mechanizm, gdzie są te plastikowe kółka. Tutaj ściągałem tą obudowę, patrzałem, czy nie jest tam nic wyłamane, plastikowe zęby, czy nie są popękane. Wszystko było ok. Są takie zestawy naprawcze, że można to wymienić, nie trzeba zaraz wymieniać całej części. Ale mówię, wszystko było w porządku, tylko zawieszała się, kleiła się od... była oklejona cała dieslem nagarem i z tego tytułu wyczyściłem. Będę kasował później błąd i tak dalej. Co robimy w części dalszej? W części dalszej podczas jazdy od 60 na godzinę słychać straszny hałas z prawej strony, z przodu. Auto wziąłem sobie na podnośnik. No i tak jak mówię, prawa strona do wymiany jest łożysko. Jest to całe łożysko, występuje z piastą. Tu mamy pierścień ABS-u i tak dalej. Nowe śruby w komplecie. Do tego pójdą tylnie klocki hamulcowe, tego już pokazywał nie będę. I z tego co uważam, jest jeszcze do wymiany przegub z tej strony. Przegub mi jeszcze nie doszedł, przyjdzie później, także dorzucę tam jakieś dodatkowe wideo. Najpierw wymontuję sobie półośkę, zobaczę jak to wszystko wygląda, czy będzie coś w ogóle widać. I teraz tak, co chciałem jeszcze krótko powiedzieć, zanim przystąpię do naprawy. Tym środkiem jest to bardzo fajny środek do czyszczenia AGR-ów, DPF-ów i tak dalej, i tak dalej. Tym środkiem mieszamy to z wodą, poleżało sobie troszeczkę w zbiorniku i pięknie, jak nowa część, pięknie wszystko rozpuściło, cały nagar został rozpuszczony. Także mówię, ja przystępuję do roboty, jak zwykle mniej gadania, więcej roboty. Jak już sobie ściągnę koło, wszystko inne to pokażę w dalszej części, co, jak. Nie jest to nic wielkiego, jest to taka naprawa, że tak powiem, no. Jak ci mogę, nie jest to żaden gruby remont, gruba naprawa, tylko mówię, taki pierdół. Straszny hałas od 60 km na godzinę, walenie i wibracja z prawej strony. Kręcąc kołem, auto stało na podnośniku, kręcąc kołem, też słychać, że głośno chodzi to łożysko. Także to będę, później wymiana oleju, filtr oleju mamy tutaj, to już na samym końcu, że tak powiem, sprawy kosmetyczne. Ale mówię, tego już pokazywał nie będę. Także ja startuję, trzy śruby, tutaj były trzy torksy, jedna tu, druga tam od dołu i trzecia całkiem na dole. Ściągamy całe, wypinamy kostkę, która jest nawet jeszcze wypięta. Teraz ją sobie tutaj podłączę, bo to już jest na tyle gotowe. O. Tak moi drodzy, tutaj śruba z piasty została wykręcona, klucz 24 wieloząbkowy, tak jak widać. Co dalej? Ściągamy sobie docisk hamulcowy, musimy wyskoczyć z tarczą, wiadomo, tutaj musimy piastę zrobić całkowicie wolną. No i co?
cztery śruby. Tutaj widać jedną od dołu. O, tutaj taka na ten wieloząbkowy klucz. Jest tutaj, to jest na trzy śruby z tego co kojarzę, dwie tutaj. Teraz druga jest tutaj, o. To musimy odkręcić i wyskoczy nam całuteńkie łożysko. Ale to mówię, za momencik pokażę, jak sobie to wszystko porozbieram. W każdym razie lecimy tutaj z dociskiem, chyba Imbus 7 tu będzie, nie jestem pewny. Zaraz to sprawdzę, zobaczę. No i byśmy byli na tyle. Widzę, śruba tutaj też urwana jest od tarczy. Także co, ja to rozbebeszam. O, tak jak widać. Rozbebeszam to wszystko, ściągam zacisk hamulcowy. I dalsza część za moment. Tak kochani, Imbus 7, tak jak mówiłem. Jest tu gdzieś oznaczenie, gdzie to jest, nie ma znaczenia. Imbusik 7. I odkręcamy sobie docisk hamulcowy. Docisk hamulcowy mam ściągnięty. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Tu wyskakujemy zaraz z półośką. Musimy ją... O, ona już tam w sumie wyskoczyła. Nie było to wszystko... O, widać jak się rusza. Także postaram sobie zaraz wyciągnąć półośkę. Przejrzę to sobie wszystko. Jak tutaj ten przegub wygląda. I co? No i odkręcamy. Jedna. Tu jest druga. Od zewnętrznej strony. I tu jest trzecia. Ściągamy całe łożysko z całą piastą. I... zakładamy nowe. Dobra moi drodzy, półośkę mam wyciągniętą. Tutaj trzy śruby sobie, trzy te nakrętki od dołu sobie odkręciłem od wahacza, żeby było więcej miejsca wyjechać z półośką od strony piasty. Także ja już te trzy śruby mam tutaj wykręcone, tak jak widać. O, to są te. To są te śruby. Wszystko na kupie. I teraz co? Młotek. Wybiję to i zaraz zobaczymy, jak to wygląda w dalszej części. Także coś chciałem wam pokazać. Nie wiem, czy będzie to widać na wideo. Patrzcie, o, jak jest rozwalone łożysko. Ruszam tym i... No widać chyba, nie? Pewnie, że widać zresztą. Hałasuje i straszny luz. Widzicie? O. Dlatego tukło to podczas jazdy od 60. Tak moi drodzy, jak było widać, niestety okazało się, że łożysko dostałem złe. Było przykręcane na cztery śruby. Teraz przyszło mi to właściwe, przykręcane na trzy śruby, tak jak to miało być. Także wszystko jest to samo. Zakładamy to łożysko i po temacie. Jak jest to łożysko wybite, widzieliście. Wybite, wyrobione, widzieliście. Także cóż, nic dodać, nic ująć. Zakładam łożysko. Tylko co jeszcze muszę zrobić? Tutaj całą tą powierzchnię, wszystko pięknie wyczyścić. Trzeba uważać, tu jest czujnik ABS-u. Ten tu. Trzeba uważać, może zaraz go sobie nawet wykręcę. Nie wiem tylko, czy on mi wyjdzie, bo tam jest tak wszystko skorodowane, że głowa boli. I wtedy tą powierzchnię całą tutaj pięknie wyczyścimy, żeby to łożysko nam dobrze i równo siedziało. Także ja zaczynam. Pokażę może króciutko, jak to wyszło po wyczyszczeniu, żeby było porównanie. Troszkę z latarką muszę. Tak to wyszło po wyczyszczeniu, tylko teraz co? Ten czujnik ABS-u jest tutaj tak zapieczony, że nie chcę generować zbędnych kosztów, większych kosztów i zostawiłem ten czujnik, nie wyciągnąłem go. Tutaj ta powierzchnia, gdzie przylega łożysko, jest wyczyszczona. Tu, gdzie przylega cała piasta, wszystko jest wyczyszczone. Także ja zakładam łożysko, skręcam to wszystko do kupy i po temacie. Tak jak mówię, no to był duży problem, ja troszeczkę próbowałem sobie tutaj tą śrubkę odkręcić, tą na Imbus. O. Ale on się w ogóle nie rusza. Czas zrobił swoje i z tego tytułu, pomimo że auto nie jest aż tak bardzo stare, 2012 rok, ale jednak to wszystko pracuje tutaj w wodzie,
i z tego tytułu zostawiam to tak jak jest. Mówię, żebym zaraz nie musiał domawiać czujnika i robić to i zakładać nowy czujnik ABS-u. Także tak to zostawiam. To już jest tutaj na tyle wyczyszczone. Powierzchnia jest czysta, rdzy nie ma. Tu jeszcze leciutko sobie przyczyszczę papierkiem. Tu już starałem się szczotką na fleksie nie podchodzić, bo żebym nie uszkodził tego czujnika. Także z mojej strony póki co na razie tyle. Czyszczę to do końca i zakładam łożysko. Co jeszcze chciałem tylko pokrótce powiedzieć. Tu są te wszystkie nowe śruby. Nowa śruba do półośki. Tylko no troszkę mam taki niesmak, bo dostałem to łożysko firmy MaxGear. Wcześniej to, które przyszło złe, było SKF-a. Jakoś nie wiem dlaczego, ale tej marce MaxGear troszkę nie wierzę. Aczkolwiek, no mówię, jest wszystko, wygląda wszystko super. Jeden do jednego, wszystko to samo. Tylko, no nie wiem, może mieliście z tym jakieś doświadczenia z tą firmą MaxGear, ale tak jak powiedziałem, no ja staram się zawsze brać to części dobrego producenta, tak jak mówię, SKF-a. Tak jak było tamto, które przyszło złe. No ale póki co, zaraz będziemy mogli dać nową śrubę do tarczy, żeby to przyblokować. Ta jest tutaj zerwana. No, także mówię, tak to mniej więcej wszystko wygląda. Wyglądają na identyczne. Nic się tutaj wiele nie zmienia. Nic się nie zmienia, szczerze powiedziawszy. Wysokość jest również ta sama, także gra. Dobra, ja to wrzucam i za momencie pokażę, jak to wszystko wyszło. Także tak, wszystko mamy założone. Tutaj śruba dokręcona. Trzy nowe na to łożysko, tak jak widać, o. U góry. I tu jest trzecia. Tu jest mokre od WD-40. Troszkę spryskałem, żeby tych gwintów tak bardzo nie przeciążać przy dokręcaniu. No i co? No i to jest wszystko. Zaraz opuszczę auto, założę sobie koło. Dokręcę jeszcze ręcznie tutaj od półośki śrubę. I byłoby na tyle. Przechodzimy na olej, tylnie klocki. I po sprawie. Szybka operacja. Tak, przed założeniem tarczy, z racji tego, że zakładamy te same tarcze, które były, nie nowe. One mają już troszeczkę, tutaj widzę takie ranty. Tarcze też są normalnie do wymiany, no ale nie o tym decyduję. Także tutaj tą powierzchnię, która przylega do piasty, też również flex, szota. Wyczyściłem to wszystko, żeby wiadomo, żeby nie było jakichś bić niepotrzebnych. Tu jest cała powierzchnia, wszystko fajnie nowe. Zawsze tam w szpargałach jakieś rzeczy zostają, dlatego znalazłem tutaj jedną taką śrubkę, która trzyma tarczę na piaście. To też założyłem, tak jak widzieliście, tam, na tamtym było to urwane, na tej starej. I dlatego, mówię, chciałem sobie to, ktoś tu przesadził, albo nie mógł wykręcić, albo przesadził z dokręceniem, ciężko powiedzieć. W każdym razie jest ona w środku, tam już jest założona nowa śrubka, zawsze takie tutaj zanadrze człowiek ma. To w szufladzie, to tu, także mówię, to założyłem, skręcam to wszystko do kupy. I z łożyskiem byśmy byli już na tyle. Docisk hamulcowy założony, kapselki. Tutaj z tyłu takie są zaślepki na te imbusy również. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Teraz tak, dokręcamy sobie tą śrubę do półośki. Ja robię to tak, wrzucam sobie koło. Z koła ściągam sobie dekielek, ten środkowy. O ten. I kiedy auto stoi na ziemi, dociągam to ręcznie. Nie tym pneumatycznym kluczem. Na początku troszkę dociągam sobie kluczem pneumatycznym, później wszystko ręką. I jest po sprawie. Filterek oleju mamy wykręcony. Ja tutaj wykręcam sobie, tu gdzie jest ten czujnik podciśnienia, wykręcam sobie tutaj jednego torksa. Odchylam to wszystko, bo nie wyjdziecie sobie z filtrem oleju, z obudową filtru oleju. Także to wszystko leży już tutaj, stary filtr oleju. Zaraz nowa uszczelka tutaj. No i lecimy z tym tematem. Wypuszczamy olej, podnoszę auto i po sprawie. Dobra, moi drodzy, ja już sobie śrubę poluźniłem.
od miski. Wypuszczamy oliwę. Miałem tego wszystkiego nie pokazywać, ale myślę sobie. I już nam zlatuje. Także filtr oleju mamy już poluźniony, wykręcony. Niech sobie to wszystko ścieknie fajnie i zaraz nalewamy nową oliwkę. Zakładamy filtr i przechodzimy do tylnych klocków. Ze względu, że jest to VW, no Skoda, Seat, obojętnie. Te śruby tutaj mają, to jest ta śruba spustowa od oleju, one tu mają niewymienne podkładki. To znaczy to idzie rozciąć, idzie założyć miedź, kombinują różnie. Ja w każdym razie kupuję sobie za śmieszne pieniądze, zawsze nową. Jest nakrętka w zestawie. Tu macie numer części. Także przy wymianie oleju, to druga wymiana. Czasami w zależności od tego, jak ta śruba, jak ta podkładka wygląda, wymieniam sobie również tą śrubę. To jeszcze idzie z tego, co nieco zrobić, wymieniając tylko podkładkę, ona już jest odciśnięta, tak jak widać. I z tego tytułu później jest się pocenie, kapanie spod tej śruby. Dlatego nowa, to nie kosztuje wielkie pieniądze, zakładam nową i po temacie. O co mi chodzi? O, tu widać na podkładce, jaka ona jest odciśnięta już od miski. Tu jest całkowicie nowa. Dlatego też, żeby nie mieć później bólu głowy, żeby tego znowu nie uszczelniać, nie cudować. No to jest detal, to jest drobiazg. Może i by było to wszystko szczelne, ale mówię może. Tu jest pewne, nowa śruba. Z nową podkładką. Tak to mniej więcej wygląda. Grupa VW, Polo, Passat i tak dalej mają nie tylko Skoda, Seat, to wszystko jest to samo. 19 klucz i za 10 tych śrub, nie każcie mi kłamać, zapłaciłem chyba 4,99 euro, pewnie nie jestem, to już było jakiś czas temu. W każdym razie przy wymianie oleju, jeżeli to nie wygląda najlepiej, a ta nie wygląda najlepiej, bo tak jak mówię, ta podkładka jest odgnieciona, jak wspomniałem, dlatego ja wymieniam zawsze tą śrubę spustową na nową. Także moi drodzy, lejemy nową oliwkę. W30 specyfikacja dla grupy Waga, Skoda, Seat i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja nie mogę sobie jedną ręką poradzić, dlatego tu nic więcej bardziej skomplikowanego nie ma. Takie pierdoły w sumie to umie zrobić każdy sam, ale tak tylko chciałem pokazać, że wlewamy oliwkę, zaraz montuję filterek. To byłoby na tyle. I przechodzę do tylnych klocków hamulcowych. Tak, jeszcze tylko pokrótce. W komplecie mamy wszystkie uszczelki. Mamy na ten, tutaj gdzie przychodzi filtr. Tu mamy jedną uszczelkę, tu mamy jedną uszczelkę i tu mamy drugą uszczelkę. To są te tutaj w opakowaniu z filtrem. I to teraz zarzucam. Tu mamy stare, tu mamy nowe, już są pozakładane, troszkę bajzel, także tak wygląda, tu są te nowe. Tą uszczelkę troszkę nawilżyłem sobie olejem, tą nową, jak będę dociągał, żeby wiadomo. I teraz wskakujemy sobie z filterkiem oleju. Mimo wszystko, że tam jest wykręcony ten imbus, tam jest troszkę ciasno. O. I teraz sobie to musimy trafić w sam środek tym pinem, tą rurką. Także ja już sobie dociągam, klucz 32 to był, dobrze mówię? Tak, 32 i tym sobie już dociągamy. Także dobra, ja dociągam filtr oleju, pauzuję to wszystko, bo niestety nie mogę sobie jedną ręką poradzić. Moi drodzy, filtr oleju dokręcamy z siłą 25 Nm. Także jest i na tyle wystarczy. Dobra, oliwa zmieniona. Tu jest, mówię, ta jedna śrubka na Torx. Do tego uchwyt został przykręcony. Filtr oleju został przykręcony, wymieniony, uszczelki zostały wymienione. Tu górę mamy, tam na dole już jestem, u góry jesteśmy już gotowi. Tu przychodzi tylko to przekrycie na silnik.
kartka, inspekcja do tyłu. Jeszcze muszę skasować błąd w sprawie tej przepustnicy. No i co? Zaraz bagnecik, zmierzymy stan oleju i to by było na tyle. I przechodzę, tak jak wspomniałem wcześniej, do tylnej osi, do tylnych klocków hamulcowych. Miałem tego wszystkiego nie pokazywać, bo to są takie pierdoły i detale, ale jest troszkę czasu, więc co nieco pokażemy. Także ja zarzucam sobie koło. Tutaj powierzchnia też została wyczyszczona, tam się nazbierało bardzo dużo rdzy i brudu. Tu również, gdzie przylega koło. Wiadomo, żeby to później nie było jakiegoś bicia. Tarcze są stare, ale tu wszystko, całą tą powierzchnię zebrałem fleksem, żeby to wszystko było czyściutkie, żeby równo felga przylegała. I zaraz będę dokręcał sobie tutaj tą śrubę na półośkę. No i to wszystko, jak auto będzie stało na ziemi. Zaraz piszę sobie tylko kod. Ja już czytam auto. Tamte błędy, które były, ja ich nie wykasowywałem. Przekręcamy zapłon. Auto ma przejechane 149 348 km. Tam leży interfejs. Ja obsługuję to wszystko. Zresztą zrobię osobny filmik na ten temat. Po dłuższym okresie czasu, ponad 3 lata, używam PS90 Xtola i muszę Wam powiedzieć, że jestem z tego sprzętu Skoda, tu, że jestem z tego sprzętu bardzo zadowolony. Nie wiem, jakie to jest, bardzo mało zresztą materiałów, wszystko w języku angielskim albo chińskim w internecie, ale nie to jest tematem dzisiejszego filmu. Także automatyczne skanowanie, lecimy już z tematem, skanujemy wszystkie sterowniki, awaria silnika, dwa błędy. Teraz nam robi ABS, dlatego piszczy. Dobra, ja sobie wchodzę teraz, moi drodzy, w sterownik silnika, diagnoza. Zaraz zobaczymy, co on tu nam pokaże. Odczyt kodów usterek. Sterowanie przepustnicy, przerwa. Była wtyczka wypięta. Potencjometr przepustnicy, zwarcie z potencjałem plus. Blokował się, po prostu się blokował i z tego tytułu mógł wywalać ten błąd. Błąd numer mamy P012300 albo P210000. Ja sobie te błędy kasuję. Tak jak mówię, świeciła się kontrolka silnika przed czyszczeniem przepustnicy. Tak. Nie wykryto kodów błędów. OK. Odczyt usterek. Nie wykryto kodów błędów. Dobra, sterownik silnika jest czysty. Ja sobie teraz auto zapalę, zobaczę, jak to wszystko się zachowuje. Przejadę się nim za momencik, jak skończę te hamulce tylnie i wtedy może zrobię krótką. Przeczytamy go zresztą do końca dalej. Diagnoza. Moment, nieźle nacisnąłem, kurczę. O, tu jest, aby kontynuować. Dobra, kontynuuję. Klimatyzacja, pewnie mało gazu. Zaraz zobaczymy, co ma tam w klimatyzacji. Poduszki powietrzne, brak błędu. Elektronika kolumny kierowniczej. Deska rozdzielcza. Bramka, sterowanie napędem na wszystkie koła. To nie jest quattro, jest to przednia oś. Napęd na przednią oś. To nie jest żadne quattro, także. Mówię, urządzenie mam w języku polskim. Czytałem komentarze na internecie, że dużo ludzi się skarży na to, że jest polski okrojony. U mnie nie jest okrojony, ja nie wiem dlaczego. Zrobiłem nową aktualizację przed 3 tygodniami. Duże, naprawdę ciężkie, duże pliki miał, jeżeli chodzi o BMW, Volkswagena, właśnie grupa Waga i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, jest to Chińczyk, ale, ale naprawdę chodzi sprzęt, chodzi super. Kodowanie wtryskiwaczy, to już robiłem na nim. Robiłem na nim wiele, wiele rzeczy. Troszkę to potrwało, zanim się nauczyłem obsługiwać tym testerem diagnostycznym, ale dobra, to mamy tak. Awaria, klimatyzacja. Co my mamy w klimatyzacji? Już nam pokazuje błędy. Silnik nastawczy. Klapy rozmrażania. Element wykonawczy zablokowany. Błąd aktywny. Skasuję ten błąd. Klimatyzacja działa. Może jakiś dziwny spadek napięcia, może cokolwiek. Ciężko mi powiedzieć. Odczyt kodów usterek. Brak. Dobra. Dobra, to co chciałem, to mam. Ja sobie teraz, mówię, zapalę samochód. Zobaczę, czy ten błąd wróci.
czy kontrolka silnika będzie dalej świecić. I przejadę się, jak skończy tylne hamulce. Zobaczę wtedy i mówię, jak to wszystko. Zdam krótki raport podczas jazdy, może coś nakręcę jeszcze, jak będą ulice w miarę czyste. Nie chcę jeździć autem i kręcić wideo. Także tyle by było. Zaraz przechodzę do tylnej osi i pokażę jeszcze te małe, drobne rzeczy z tylnymi klockami. Dobra, moi drodzy. Ja już chyba na tym będę kończył to wideo, bo to znowu będzie trwało pół godziny, a nie było to nic wielkiego. Ja odkręcam teraz docisk hamulcowy. Tu są wymieniane tylko klocki. Tarcze też są do wymiany, ale jak już mówiłem wcześniej, na początku wideo, nie mi o tym decydować. Piętnastka tutaj i tu jest trzynastka. Piętnastka na kontrę, trzynastka. Tak samo na dole. Ściągamy cały docisk hamulcowy, wyciągamy klocki, cofamy tłoczki. I to wszystko zakładamy nowe, czyścimy to wszystko fajnie. Zakładamy nowe i jest po sprawie. Może jeszcze coś dokręcę po zabudowie ewentualnie, ale tak jak powiedziałem, klocki hamulcowe każdy może wymienić sobie sam z lewarka. To nie jest jakaś wielka, skomplikowana operacja. Weszło to ogólnie w całą naprawę, dlatego chciałem to też pokrótce pokazać. Gdyby coś, to mówię, za chwilkę jeszcze się odezwę, pokażę, jak to już dwie strony będą założone i będę się pomaleńku żegnał. Także hamulce mamy skończone. Ja tutaj delikatnie dałem sobie pasty miedzianej. Tu, gdzie są te takie szyny, prowadnice, jak to tam nazwać, od jarzma, gdzie chodzą, gdzie chodzą sobie klocki hamulcowe, żeby tam troszkę taki poślizg był lepszy. W każdym razie do czego zmierzam? Co chciałem powiedzieć? Obydwie strony mamy już skończone. Tak jak widać. Klocki są założone, wszystko poskręcane. Nowe śruby również były w komplecie. ATE daje często w komplecie nowe śruby do docisku hamulcowego. Także co jeszcze? Wyczyściłem sobie również tutaj szczotą drucianą, fleksem, tą powierzchnię, gdzie przylega felga. Koło tutaj również, żeby to wszystko było czyste. O, żeby tam nic nie odstawało pomiędzy, nie było jakiejś rdzy, brudu, syfu i tak dalej, to się zbiera. Ta strona również to samo. Tutaj również nowe śruby. Także tak to wygląda. Felga również. Do cofania tłoczków hamulcowych, ale to pewnie wiecie. Jest gwint lewy, gwint prawy. To jest, jeżeli chodzi o te tylne klocki hamulcowe. Nasadka odpowiednia na to. Tak jak mówię, one są wymienne. O. Różne rozstawy są, jeżeli chodzi o te piny. Tak to wygląda. Całe w zestawie. Taki tani badziew. To akurat drogie nie jest. W każdym razie mówię, tak to wszystko wygląda. Teraz robimy sobie, zakładam koła. Dociągam to wszystko. I co? Wyjeżdżam samochodem. Słyszymy się podczas jazdy próbnej. Sam jestem ciekaw, czy ta wibracja i trzęsienie, jeżeli chodzi o to łożysko, biło strasznie na fotelu, było to czuć kierowcy, jak i pasażera. I mówię, dociągam zaraz koła, zakładam te kapselki o, na śruby i to byłoby wszystko. Także do usłyszenia niebawem, to już będzie podczas jazdy, robimy jazdę próbną i to już będzie ostatnie wideo, jeżeli chodzi o Skoda Yeti. Także z mojej strony póki co na razie tyle. Słyszymy się już podczas jazdy. Dobra, kochani. Ja już sobie jadę z godziną. Żadnych niepokojących dźwięków nie widać. Jestem ciekaw tylko, jak będzie z kontrolką silnika. Czy się znowu tam nie zawiesi nic po tym czyszczeniu. W każdym razie, na razie póki co. Auto chodzi ok. Żadnego dźwięku nie ma, już nic nie wibruje. Jadę sobie 70. Przy 70 to już było zawsze strasznie. Wibrator był włączony. W każdym razie na chwilę obecną wszystko jest w porządku. Chcę zrobić parę kilometrów, dlatego wyzerowałem sobie też licznik. Zobaczyć, jak będzie z tą kontrolką silnika. Jest cichutko.
wszystko było w opłakanym stanie. Zresztą widzieliście, to wszystko latało niesamowicie, tak było wybite, wyrobione. Także zbyt szybko nie mogę tutaj jechać. Jednostówki. No zrobię sobie z 5-6 km, jeżeli w tym czasie nie zapali się kontrolka silnika. Zaraz odczytam sobie jeszcze raz auto po powrocie. Zobaczymy, czy jakieś błędy są tam w sterowniku silnika zapisane. Ale uważam, że wszystko będzie w porządku. Także mówię, no takie ustrojstwo, zabrudzona część, zresztą widzieliście na wideo, jak ona wyglądała. Momencik, bo mi dzwoni telefon. No sorry, akurat mi telefon zadzwonił. Moi drodzy, ja sobie teraz odczytam samochód. Zobaczymy, co on nam tam pokaże na sterowniku. Ile my zrobiliśmy? 3,8 km. Silnik sobie w dalszym ciągu chodzi. Także zaraz zobaczymy, co nam tutaj pan kolega pokaże. Automatyczne skanowanie, szybko, żeby zrobić tylko to. Zaraz go zatrzymamy. Tylko nas interesuje sterownik silnika, brak błędu. Dobra, więcej nas nie interesuje. Brak błędu, także wracamy z powrotem. Ja sobie stoję tak troszkę w bocznej drodze. Wracamy z powrotem, hałasów nie ma, wszystko jest czysto. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Momencik, bo muszę włączyć się jakoś do ruchu. A tak z telefonem nie bardzo. Także moi drodzy, no co? Usterka została usunięta, w sumie nie jedna, bo dwie, bo to mówię, chodziło o tą kontrolkę silnika. I chodziło o... No, bo nie mogę przełączać biegów i nagrywać. O kontrolkę silnika i chodziło o ten dźwięk z prawej strony, o tą wibrację, o ten hałas. Jest wszystko ok. Ja postaram się troszkę szybciej jechać, zobaczymy, co to będzie. Ale tak jak mówię, to już hałas był słyszalny o przy 60 na godzinę. Także wszystko jest w jak najlepszym pożądalu. Ja dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. No i co? Zapraszam na inne filmy. Do usłyszenia, moi drodzy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i na razie.